Kluczem do następnego odcinka poświęconego polskiej filmografii jazzowej tym razem będzie płyta winylowa. I to taka szczególna płyta winylowa, która stała się na początku lat 70. niezwykłym hitem wydawniczym. To dokładnie ten krążek Włodzimierza Nachornego, który rozpoczyna na stronie A słynna jego kompozycja i piosenka napisana wespół w zespół z Jonaszem Koftą pod tytułem. Jej portret. Oczywiście na płycie znajduje się jej pierwotna, instrumentalna wersja, a dopiero później sama piosenka zaczęła żyć niejako własnym życiem, do czego za chwilkę jeszcze powrócę. Sam film Mieczysława Waśkowskiego, który otrzymał tytuł Jej portret, opowiada dość myślę smutną historię dziewczyny, danki, która jest wychowanką zakładu poprawczego i zupełnie niespodziewanie otrzymuje propozycję małżeństwa od urzędnika stanu cywilnego. Dla niego jest to szansa na późną, bo to stary kawaler, miłość, dla niej jest to szansa na wyrwanie się z zakładu poprawczego, ma 18 lat, więc przed nim jeszcze kilka lat pobytu i próba rozpoczęcia zupełnie nowego życia. W tle całego filmu słyszymy motywy zaczerpnięte z hitu Włodzimierza Hornego, ale jednocześnie muzykę ilustracyjną, która została tam dokomponowana niejako przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Film nie miał specjalnie szczęścia tuż po powstaniu, co prawda, pojawił się na kilku festiwalach, została doceniona i muzyka, i sam obraz, ale swoją oficjalną premierę film miał dopiero w roku 1982, czyli właściwie dekadę po powstaniu. Natomiast dla nas ciekawostką jest tu tandem autorsko-kompozytorski, który stworzył tą niesłychanie interesującą ścieżkę muzyczną do filmu jej portret Mieczysława Waśkowskiego. Ten tandem to oczywiście Włodzimierz Nachorny jako twórca samego motywu i Jan Ptaszyn-Wróblewski, który niejako w zastępstwie podjął się pracy nad tą muzyką filmową. Kiedy pytałem Włodzimierza Nachornego o tę muzykę, to powiedział, że on niespecjalnie miał czas na to, aby tej muzyce poświęcić swoją pracę. I scedował to na Jana Ptaszyna Wrubleckiego. Kiedy z kolei zapytałem Jana Ptaszyna Wrubleckiego o tę muzykę, o ten film, przypomniałem mu, że przecież w napisach czołowych i końcowych widnieje jego nazwisko jako autora muzyki, to z kolei Jan Ptaszyn powiedział, że on do tego filmu się zupełnie nie przyznaje, ponieważ tytuł i plan wykorzystania Muzyki Włodzimierza Nachornego i jego słynnego portretu, jakby decydował o tym, jaka będzie to muzyka, już niejako z góry. Natomiast prawdą jest, że decydującą rolę w tworzeniu tej muzyki ma tu przede wszystkim piosenka. Piosenka i jej portret, która, tak nawiasem mówiąc, ma przebogatą historię. I niejako łączy się ta historia także z wykorzystaniem jej właśnie w filmie Mieczysława Waśkowskiego. Samą historię tej piosenki, myślę, dziś również warto przypomnieć. Piosenka, a właściwie melodia, jej portret, to dzieło Włodzimierza Nachornego. To piosenka, która, jak powiedziałem, ma całkiem bogatą historię, ale rozpocząć ją należałoby od okresu przełomu lat 60., 70., kiedy to Włodzimierz Nahorny, jak wspominał, miał bardzo wiele zleceń i pisał sporo dla filmu. Bardzo często te motywy, które pojawiały się w jego głowie, wędrowały do tak zwanej przysłowiowej szuflady filmowej, gdzie. Cierpliwie czekały na swój czas. Wodimir Szachodny wspominał, że tytuł jej portret właściwie przypisywał kilku różnym melodiom, które idealnie pasowały do filmowego języka. I kiedy pojawiła się propozycja wydania jego płyty, to uznał, że to jest dobry moment, aby jeden z tych Tematów, wyjąć z szuflady, opracować go, zaaranżować z orkiestrą i umieścić na płycie, którą Państwu już pokazywałem, a która moim zdaniem w wypadku na jest albumem kluczowym. Płyta pojawiła się w 1971 roku, i bardzo szybko ktoś w polskim radiu zorientował się, że jest to świetny materiał na piosenkę. Ta propozycja została przekazana na Hornemu. Ten na nią przystał i, rzecz jasna, zadzwonił do Jonasza Kofty, wówczas mieszkającego po sąsiedzku, i zapytał go, czy napisałby tekst do tej melodii. Jonasz Kofta oczywiście się zgodził. Tekst został napisany, chociaż do dzisiaj bardzo wielu miłośników twórczości Włodzimierza Nachornego, ale i również sympatyków tego tematu próbuje dociec, komu tak naprawdę Jonasz Kofta, a po części również Włodzimierz Nachorny, poświęcili ten tekst, bo jest on ewidentnie z bardzo konkretnym podmiotem lirycznym. Kiedy pytałem o to Włodzimierza Hornego, trochę wymijająco powiedział mi, no tak, rzeczywiście byłem młody, często się zakochiwałem i to jedna z tych miłości. Z kolei w swoich wspomnieniach Jaga Kofta, żona Jonasza Kofty, wspominała, że to tekst, który zdecydowanie powstał dla niej i jej był poświęcony. Z kolei, kiedy lata, a nawet dekady później, na jednym z festiwali filmowych spotkałem Małgorzatę Pritulak, który, która odgrywa w tym filmie główną rolę, ona przez dziesięciolecia przekonana była, że ten temat został napisany dla niej. Kiedy powiedziałem jej, że ta piosenka ma nieco bogatszą historię i wyprzedza ta historia, Dosyć mocno film, prawie z łezką wokół, powiedziała, że to wielka szkoda, że mogły mi te tajemnicy nie zdradzać. Koniec końców dochodzimy do momentu, kiedy, jak powiedziałem, Polskie Radio próbuje stworzyć z tej melodii piosenkę, i kiedy powstaje już tekst, piosenka jest niemal gotowa, propozycja płynie do Andrzeja Dąbrowskiego, który godzi się na jej nagranie, ale dzień później wyjeżdża na tournée do Niemiec. Kiedy powraca po dwóch tygodniach, okazuje się, że piosenka została już nagrana przez Bogusława Meca. I właściwie ten kanoniczny utwór, kanoniczną wersję tej piosenki znamy dzisiaj doskonale, bo w tym samym 1971 roku płyta ukazała się na takim małym singielku Bogusława Meca a w 1972, jak wiemy, pojawiła się z wielkim sukcesem, zresztą na Opolskim Festiwalu. W filmie wykorzystywana jest ta melodia, ale i piosenka, dokładnie cztery razy. Na początku, kiedy z towarzyszeniem kilku dosyć egzotycznych instrumentów pojawia się, jak ją nazywam, na prywatne potrzeby wersja. Awangardowa, z takimi lekkimi elektronicznymi, również wtrętami. Jako druga wersja pojawia się tam ta płytowa, wersja z płyty Włodzimierza na hornego, z pięknie brzmiącym fortepianem i. Smyczkami, czyli wersja instrumentalna. Później jest jeszcze jedna wersja z elektronicznym fortepianem i świetnie rozimprowizowaną trąbką. Najprawdopodobniej na trąbce gra tutaj Tomasz Stańko, a na elektrycznym pianie być może Wojciech Karolak, a być może Adam Makowicz. I w finale tego filmu pojawia się już ta kanoniczna wersja samej piosenki. W wykonaniu Bogusława Meca. Właściwie jest tam ona zacytowana prawie w całości. Oczywiście pozostałe fragmenty muzycznej ścieżki do tego filmu również zostały tam stworzone przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Przypominają czasami trochę brzmienie studia jazzowego Polskiego Radia, ale myślę, że biorąc pod uwagę, iż zarówno Tomasz Stańko, jak i Jan Ptaszem Wróblewski, jak i Włodzimierz Nachorny byli członkami i głównymi aranżerami studia jazzowego Polskiego Radia, to siłą rzeczy również i ten duży, zasłużony niezwykle dla polskiego jazzu zespół także mógł pojawić się na tej ścieżce muzycznej. W tamtym czasie... Nie przywiązywano specjalnie wagi do muzyki filmowej, więc ta muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Jej Portret nigdy nie ukazała się niestety na płycie. To zresztą, zresztą los, który spotkał bardzo wiele filmów z tamtej epoki. Dziś bardzo trudno jest dotrzeć do archiwów, w których. Te nagrania jeszcze ocalały. Oczywiście wiemy o tym, bo przypuszczam, że. Wielu z Państwa zna i to wydawnictwo i wydawane przez nie płyty, czyli Gut Records i Michała Wilczyńskiego, który z wielkim uporem szuka tych zaginionych utworów, taśm i ścieżek filmowych do dzieł polskiej kinematografii lat 60. i 70., i to dzięki niemu również ukazała się na płycie kompaktowej po latach wielu płyta. Jej portret. Włodzimierza Nachornego. Ta muzyka oczywiście także w niewielkich fragmentach pojawia się w mojej autorskiej audycji Jazz Movie w Radiu Jazz FM. Jeśli Państwo chcieliby po nią sięgnąć i posłuchać tych kilku niezwykłych wersji utworu, melodii, piosenki i jej portret, to zapraszam na stronę Radio Jazz FM. Natomiast teraz warto by też przypomnieć o kilku cytatach, które pojawiały się w innych filmach polskiej kinematografii, a które to cytaty również nawiązują dosyć mocno do działalności kompozytorskiej, filmowej samego Włodzimierza Nachornego. Jak wspomniałem, temat jej portret Zarówno w tej pierwotnej instrumentalnej wersji, jak i tej piosenkowej, wykorzystywany był przez reżyserów w innych polskich filmach tamtego okresu, ale również i tych późniejszych. Co ciekawe, sam Mieczysław Właśkowski, wykorzystując muzykę nachornego, a zwłaszcza motywu z jej portretu nie był pierwszym, który sięgnął po ten, myślę, cudownie brzmiący muzyczny motyw. Pierwszym był przecież Ryszard Wróbleski, kiedy zrealizował taką małą, drobną filmową impresję zatytułowaną "Nachorny Rondo", ale Wśród filmów, które warto przywołać, jest również taki szczególny i chyba dosyć rzadki dzisiaj już film, być może nawet trochę zapomniany, z kapitalną rolą samego Zdzisława Maklakiewicza. Tytuł tego filmu to rewizja osobista. I w tym filmie pojawia się jeszcze jedna wersja owego niezwykłego tematu który sam nachorny nazywał jej portretem przypomnę że tych tematów które pasowały do tego tytułu było co najmniej kilka jeden z nich to pytam zimowych gwiazd wykonywany przez Łucję Prus który to znalazł się w filmie Rewizja osobista śpiewany zresztą przez samą wokalistkę ale był też jeszcze jeden temat który myślę w tym kontekście także warto przypomnieć, czyli plaża Uniesień, o którym to usłyszałem od samego Włodzimierza Nachornego, który podczas wywiadu także przypomniał, że i ten temat idealnie pasował do tytułu jej portret. Myślę jeszcze o jednym filmie, który warto przypomnieć. W filmie z lat 70. okruch lustra, w którym to pojawia się jeszcze inna piosenka Włodzimierza Nachornego, Czas rozpalić piec. Tak więc Nachorny, zwłaszcza ze swoimi motywami piosenkowymi, był, powiedziałbym, nawet rozchwytywany przez twórców filmowych, bo po prostu potrafił skomponować niezwykle melodyjne motywy, które idealnie pasowały. Do filmowej konstrukcji takiego klasycznego, filmowego dzieła. Dziś trudno jest rozsądzić, na ile sam film, jej portret przyczynił się do popularności samej piosenki. Natomiast myślę, że popularność piosenki, zwłaszcza tej kanonicznej wersji Bogusława Meca, zdecydowanie pomogła samemu filmowi. Szkoda tylko, że sam film stał się. Klasycznym pułkownikiem, czyli został zablokowany przez cenzurę i blisko 10 lat przeleżał na półce, zanim doszło do jego oficjalnej premiery. Natomiast sama piosenka, jako takie dzieło niezwykle rozpoznawalne, została w filmie potraktowana jako materiał, który w nieprawdopodobny sposób został wykorzystany. I mm, zmieniany przez ową spółkę autorską na Horny Wróblewski, i myślę, że to jest chyba największa wartość tego filmu w warstwie muzycznej, że z tak pozornie drobnego mm, motywu można było wywieźć w filmie tak wiele wersji i tak dużo naprawdę dobrej muzyki. Raz jeszcze przypominam, film Jej Portret Mieczysława Waśkowskiego to moim zdaniem, jeśli chodzi o twórczość Włodzimierza Nachornego, zwłaszcza tę filmową, to lektura filmowa obowiązkowa.